zanim zacznę chwalić, to troszkę pomarudzę. Pomarudzę dlatego, że pierwszy raz w życiu widziałem seta, którego wygrywa zespół z 6% przyjęcia. I to pozytywnego, nie chodziło o perfekcyjne. Pozytywne przyjęcie, jedną piłkę wystawiał Janusz, a teraz od razu pozytywy. Janusz mi się bardzo podobał. Więc to, co mówiłem wcześniej, żeby się otworzył, to się widać, otwiera się nam. Kolejna sprawa. Dwóch liderów, jeden w ogóle nie wszedł, Amin wszedł na ostatnią piłkę i zepsuł. Esfandir zjechał, więc nie postawili się. Pierwszy raz od jakichś niepamiętnych czasów Iran nam się po prostu nie postawił. I oddał nam tego drugiego seta przy 23-21. Uważam, że trener przeczekał jedno ustawienie, że doszliśmy, pomógł nam troszkę zespołu z Iranu, ale żeby nie za dużo negatywów, teraz same pozytywy. Blokujemy, ale fantastycznie. Do negatywów wrócimy jeszcze. Tak, żeby być uczciwym. Pozytywy. Janusz, jak już wspominałem, nasz blok, wydaje mi się, dużo kontaktów, dużo bezpośrednich. Ja jeszcze do problemów, dalej nie przyjmujemy zagrywki. Dalej nie przyjmujemy zagrywki, co było naszym problemem na Lidze Narodów. Dalej to widać, chociaż dzisiaj nie było takiego ryzyka, jak Iran nam zrobił w Gdańsku, takie kuku tam. Bo inaczej serwowali. Ale wciąż mamy te liczby przeciętne, plus kolejny raz Fornal. No i teraz będziemy z Jurkiem w trakcie meczu się mało nie pobiliśmy, KSW tutaj w Gdańsku. Jaka koncepcja jest Nikoli i co jest najlepsze dla naszego zespołu?